Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was prezentację pewnej serii, bo zapytać chciałem Was, czy w raju może być piekielnie, a może w piekle może być jak w raju. Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ale wiem na pewno, że seria mangowa Piekielny Raj zdecydowanie nie zainteresowała i po zaznajomieniu się z pierwszym tomem zapragnąłem poznać resztę. Tak się prezentują grzbiety, a my może przekonajmy się, jak się prezentuje w szybkim przeglądzie cała seria. Więc zacznijmy prezentację Piekielnego Raju od wydawnictwa JPF. Warto dodać, że seria jest w klimatach takich troszeczkę walk, samurai, też mieczy wszelkiej maści i innych brutalnych zagrań, bo toczy się o coś naprawdę bardzo ważnego, o coś wielkiego. O ułaskawienie samego szoguna, gdyż najwięksi przestępcy muszą wykonać misję prawie niewykonalną, ale jednak się jej podejmują. I jednym z bohaterów jest właśnie nasz główny tutaj Shinobi, na którego mówią, jeśli chodzi o jego przydomek, pusty. Gabimaru to Shinobi budzący prawdziwy postrach. Swój przydomek pusty zawdzięcza powszechnemu przekonaniu, iż nie posiada uczuć. Taki szybki skrót jest, plus kilka dodatkowych zdań w tej mandze. I powiem szczerze, że naprawdę mnie to zaciekawiło. 25,20 cena okładkowa, jak możemy zobaczyć. No i przekonajmy się może, jak się prezentuje sama manga. Oczywiście jest to oprawa miękka, bez skrzydełek, ale skrzydełka posiadają oczywiście obwoluty. I tutaj można zauważyć, że jest trochę tego namazane, że ja to tak się wyrażę, ale to wszystko tworzy jedną całość. Ja nie wiem, że w chwili, nie pamiętam, czy w chwili, kiedy to oglądacie na moim kanale, już się pojawił, czy pojawi materiał związany właśnie z prezentacją pierwszego tomu po przeczytaniu. Więc się będę od pewnych wypowiedzi powstrzymywał. Bardziej chcę się skupić właśnie na pokazaniu Wam poszczególnych tomów, jak one mniej więcej wyglądają, żebyście mogli się przekonać sami. Kreska jest naprawdę spoko, przypadła mi do gustu. No i główni nasi bohaterowie, ich relacja jest naprawdę ciekawa. I czyta się to, mówiąc najprościej, bardzo fajnie. Więc okej, przekonajmy się sami, jak to wszystko wygląda. Tutaj widzimy, że 25,20 jest na obwolutach. Ta manga chyba już trochę podrożała, bo jest to starsze wydanie, którym się udało trafić. I no cóż, tak mogę Wam powiedzieć, bo więcej tutaj nic nie zdołam. To też jest zauważalne, że jest zawsze tak samo, natomiast z tyłu możemy się przekonać, że są zawsze jakieś inne rysunki. No i oczywiście przy każdym rozłożeniu tworzy to, no, tym razem takie rysunki. Tutaj mamy naszego właśnie bohatera i tutaj też postać. Nie wiem, czy nie jest to właśnie ta kobieca główna bohaterka. Tylko mówię, nie pamiętam odnośnie publikacji, więc nie chcę Wam za bardzo spoilować jeszcze. Tylko mniej więcej pokazać, jak to wygląda. A naprawdę wygląda spoko, patrząc na tą mangę właśnie w taki sposób. Także dwa tomy mamy już za sobą. Teraz przekonajmy się, trzeci wygląda w ten sposób. Też jest fajnie. I tu też właśnie rozkładając widzimy, mamy inny rysunek. Aha, i tutaj no, głównie jednak jest stosowane to, co w innych niektórych mangach to na naszym rynku, gdzie jest też trochę taki jakby komiks prezentowany, prawda? Ten w ogóle bohater to oczu chyba nie ma. Ma takie krzyże jakby na nich, więc wow. No mrocznie, mrocznie, ale też nie ukrywam, że pojawia się tutaj troszeczkę humoru. Przynajmniej w pierwszym tomie to doświadczyłem. On mnie skłonił do tego, aby
poznać tą serię całościowo, bo właśnie nie wspomniałem jeszcze o tym. Jest to 13 tomów i jest to seria zamknięta, czyli już więcej nie będzie. To jest też w sumie na plus. Tutaj, aha, tutaj też właśnie mamy kolejny i rozkładając też widzimy tutaj jest rysunek. Cztery tomy za nami. Kolejny, piąty. Aha, tą postać kojarzę. Ona się pojawia w pierwszym tomie i mogę wam powiedzieć, że nie wiem dlaczego, ale ja osobiście mam dziwne skojarzenia i porównania związane z pewną z bohaterek z komiksu od wydawnictwa Lost in Time, też właśnie komiks azjatycki, też właśnie z tego typu postaciami. Może nie Shinobi, ale jednak. I tam jest to tytuł Maska Fudo. Mój drugi najlepszy komiks z minionego roku, jaki przeczytałem. Jest rewelacyjny. To jest prequel o legendzie o szkarłatnych obłokach. Też świetna pozycja. Ale mówię, Maska Fudo po prostu no, mnie... No, oczarowała, no co tutaj dużo mówić. Teraz rozłóżmy tą obwolutę i tu co tutaj... A, tutaj mamy coś takiego, jakieś takiego, jakaś postać drzewa. Nie, miałem mówić, że to drzewiec, ale nie, to raczej nie jest drzewiec. Drzewce chyba wyglądają trochę inaczej. A może? Może tutaj będzie to opisane. Patrząc na ten zalążek fabuły, który poznałem z pierwszego tomu, no jestem skłonny uwierzyć, że to była jedna z tych niekoniecznie miłych konfrontacji, jakie będą musiały mieć miejsce w tej serii, już znając to, co znam. Ale to się jeszcze okaże. I tutaj kolejny rysunek, kiedy otwieramy obwolutę. To już był tom, który. Teraz będziemy mieli tom ósmy, więc jesteśmy już za połową tej serii. Tu w ogóle, o proszę, ktoś nie wyjął takiej zakładeczki, sobie zrobił sam, chciał. No proszę, ktoś podkleił sobie, włożył. No ciekawe. Bardzo ciekawy sposób. No fajnie. Fajnie. Tego się nie spodziewałem, że coś takiego znajdę. Jestem tak samo zaskoczony jak i wy. Zobaczmy tutaj też, oczywiście jest coś w formie komiksu. Tu rozkładając zobaczymy sobie taki rysunek. A tutaj mamy dokończenie tego. To jest też jedna z postaci, zarówno ta i ta, która się zdążyła już pojawić w pierwszym tomie. Bo w sumie warto dodać, że właśnie w pierwszym tomie wszystkich tych bohaterów najistotniejszych dla fabuły, no prawie, już poznajemy od razu, więc to jest też w sumie plusem. No i tu mamy znowu tego bohatera bez oczu, tak? Jakieś ma takie jakby wydłubane, albo nie wiem. Przyznam się szczerze, że w ogóle nie kojarzyłem tej serii i nie spodziewałem się, że to wydało JPF. Bardziej bym stawiał właśnie, że może Studio JG, ewentualnie, nie wiem dlaczego, ale Kotori, tak mi się zdawało. A tutaj właśnie zaskoczenie JPF-a. Cały czas jest to wszystko niezmienne. Tutaj też oczywiście mamy komiks, no i wewnątrz też, prawda? Tutaj nic się nie wydarzy takiego, czego bym nie wiedział, a ja też staram się nie otwierać aż za bardzo tych mang, żeby znowu sobie gdzieś nie zaspoilować czegoś, co mogłoby później sprawić, że nie byłbym zadowolony z tego powodu. Tom 11 już tym razem. Przepraszam. Już wszystko się ustabilizowało. Cena cały czas też właśnie tutaj ta 25 zł obecna. Tu już nie mamy rysunków. No dobra, jakieś butelki z sake jakby były. Miałem mówić na mleko.
takie kiedyś były szklane. Nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze pamięta. Część na pewno z moich widzów. Tom 12. Aha, to też wiem, co to jest za postać, choć jeszcze osobiście nie mieliśmy okazji jej poznać, że tak się wyrażę. No i za chwilę będzie ostatni tom, 13. No chodźcie, nie chce mi się złożyć. I tom 13. Ta okładka jest trochę taka wymowna. Nie bardzo wiem, o co w niej chodzi. Mam pewne jakieś tam przeczucia. Ale nie chcę osądzać, bo jest do tego daleka droga. Tu jeszcze jakiś rysunek też się załapał, a jest właśnie ta bohaterka. Bardzo istotna dla historii. Tutaj też jest komiks. Z tyłu tu troszeczkę okładka podgięta. No ale trudno. Także moi kochani, to chyba tyle. 13 tomów zamkniętej serii Piekielnego Raju. Właśnie, tego się obawiałem. I kamera. Za dużo pozycji, za mała przestrzeń. Muszę chyba kiedyś w końcu coś z tym zrobić. Ale tak jak mówię, tak się nam prezentuje. W sumie ładne ma te grzbiety, tak nawet pasują. Trochę może kolorowo, ale jednak jestem zadowolony. Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie, nawiązać współpracę, a także subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.